Ten film powstał dzięki wsparciu naszych patronów na Patronite i YouTube. Dziękujemy. Możemy lecieć. Możemy lecieć. Witajcie moi drodzy w kolejnym materiale na naszym kanale. Dzisiaj znów porozmawiamy o pogodzie i przede wszystkim o sobocie. W sobotę jest dzień dziecka. Wiadomo, że będą różne eventy, będą różne festyny. Ale w sobotę również nad Polską będzie niż o rodowodzie genueńskim, który w tym momencie no solidnie zalewa południowe Niemcy. U nas przyniesie burze, które lokalnie mogą być bardzo niebezpieczne, dlatego jutro musimy uważać. Moi drodzy, zanim do tego przejdę, zerknijmy sobie na zdjęcia, zobaczmy jak wasze raporty wyglądają z dnia dzisiejszego. Piękne chmury mamatus po przechodzącej komórce burzowej, widziane w okolicach Nysy. Fantastyczne zdjęcie, gratuluję tutaj panu kubie zdobyczy i to zdjęcie tutaj u nas na razie zostanie, będzie nam towarzyszyło. No i grat. Dziś Czyli może inaczej będę mówił, w piątek grad występował w Polsce Południowej, Południowo-Zachodniej przede wszystkim. Tutaj mamy zdjęcie tego gradu z jawożna. Ten grad oczywiście jest już mniejszy jak w czwartek, natomiast nadal on występuje. Lokalnie spadają całkiem duże sumy opadowe, także wybija po prostu studzienki. Tutaj również jawożno. Jest informacja też w sumie może i trochę dobra: akumulacja opadów do soboty już będzie większa. Przede wszystkim tutaj w pasie województwa lubelskiego, czyli w pasie, gdzie te niże, znaczy gdzie te fronty atmosferyczne będą się znajdować. Polska południowo-wschodnia również z opadami do 30 bądź 40 mm, lokalnie na południu również. No, Polska północna, a przede wszystkim północno-wschodnia. Niestety do soboty, do godzin wieczornych zbyt dużo tych opadów no, nie będzie na tą chwilę. Sprawdźmy sobie jeszcze właśnie, co dalej z tymi opadami. Zacznijmy właśnie od soboty, bo na sobotę będzie właśnie ten niż genułyński nad Polską, gdzie będziemy mieli dwie masy powietrza. Z południa troszkę chłodniejsza, na północy trochę cieplejsza. A co potem? Ano potem będziemy mieli kolejny niż, który będzie przemieszał się gdzieś w okolicach Polski południowo-wschodniej. Zanim to jednak nastąpi, zobaczcie, do poniedziałku opadów trochę będzie do poniedziałku do godzin wieczornych. To jest akumulacja opadów do poniedziałku do godzin wieczornych i widzimy nadal, że w województwie dolnośląskim, w województwie opolskim, w województwie łódzkim tych opadów trochę będzie. Od 50 do 60 mm pokazuje model Swiss HD 4x4. Pas w Polsce Północno-Wschodniej również pokazuje, że tam trochę może popadać. 40 do 50 mm również Lubelszczyzna, ale możemy tutaj zauważyć, że na Północnym Zachodzie już tych opadów będzie mniej, ale oni już tam swoje opady dostali, więc tam sytuacja jest trochę lepsza, ale właśnie województwo podkarpackie nie wygląda zbyt dobrze pod tym kątem. No i tu właśnie ta sytuacja, może się zmienić we wtorek za sprawą kolejnego niżu, który utworzy się gdzieś na południe od naszych granic. Modele do końca nie są pewne, gdzie się utworzy, ale gdzieś bardzo blisko Polski, południowej bądź południowo-wschodniej. Tu mamy sytuację, jaka ma być we wtorek, w godzinach wieczornych, i co my tutaj widzimy, że już po niżu genuńskim śladu nie będzie. No w sumie jest w postaci tej zatoki niskiego ciśnienia, która w sumie jest pozostałością po tym niżu, ale widzimy tworzenie się kolejnego niżu, który będzie płytszy, ale również wspomoże zjawiska konwekcyjne, no i przyniesie trochę opadów po północnej i zachodniej stronie. Zobaczmy, jakby to wyglądało. Mielibyśmy znów Próbę, delikatny napływ cieplejszej masy powietrza nad krańce południowo-wschodnie i wschodnie Polski, ale ogólnie do nas napływałoby już chłodniejsze powietrze z nad Morza Północnego, z nad Oceanu Atlantyckiego za sprawą tego niżu znajdującego się na wschód od Islandii. No i to. Ta sytuacja mogłaby się przyczynić do tego, że ten opad tu również by się pojawił w Polsce południowo-wschodniej, bo to, co tutaj widzicie, to jest akumulacja opadów modelu ICON EU od dziś do środy i te pasmo, które jest tutaj widoczne, to jest ten opad, który ma przyjść w sobotę i w niedzielę. Natomiast te pasmo, które jest tu widoczne, miałoby być przyniesione właśnie przez ten niż, Poniedziałek, we, przepraszam, we wtorek i w środę. I to by była dobra informacja dla tych obszarów, bo tutaj ten deszcz jest również potrzebny. Lokalnie spadłoby według modelu ICON do 30 bądź 40 mm w Polsce Południowo-Wschodniej. No i na Lubelszczyźnie dostawa 20-25 mm opadu. Zerknijmy sobie na model ECMWF i on widzi podobnie. Zobaczcie, te opady, które są tutaj widoczne, to będą opady, które się pojawią w ten Weekend do poniedziałku. Natomiast ta strefa opadowa w Polsce Południowo-Wschodniej byłaby później, byłaby właśnie we wtorek i w środę, za sprawą tego drugiego niżu. Tu również widzimy 30 do 40, do 40 przepraszam, mm, więc całkiem dużo. Jak będzie, będziemy obserwować. Jutro rano wjedzie prognoza burzowa i też omówimy sobie sytuację. Potem ruszamy oczywiście w teren, więc będą live'y. Pilnujcie kanału, jeżeli chcecie. Dzięki temu będziecie traficie na live, w którym będziemy pokazywać, jak tam sytuacja wygląda. Będzie ze mną oczywiście Marta, więc będziemy działali we dwoje. Zapraszam do subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco i żeby wesprzeć naszą pracę, to nic nie kosztuje, a pomaga w rozwoju tego kanału. Możecie również wesprzeć za pomocą przycisku Wesprzyj na, na, na YouTubie bezpośrednio bądź w serwisie Patronite. Zapraszam do instalacji aplikacji Monitor Bush albo jakiejkolwiek innej, która śledzi burzę wyładowania i daje wam ostrzeżenia. Naprawdę, sobota będzie niebezpiecznym dniem lokalnie, więc warto być zabezpieczonym. Zapraszam na stronę obserwatorzy.info, gdzie znajdziecie prognozy burzowe, również najnowszą na sobotę. A ja życzę Wam dobrego wieczoru. Pozdrawiam.